9 marca 2012 roku w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej w Ganie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po uzyskaniu opinii opolskiego kuratora oświaty Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje. Paragraf 1. Z dnia 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się publiczną szkołę podstawową w Ganie. Punkt 2. Uczniom zlikwidowanej publicznej szkoły podstawowej w Ganie wraz z oddziałem przedszkolnym zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w zespole szkolno-przedszkolnym w Strojcu. Paragraf 3. Mienie ruchome znajdujące się w likwidowanej jednostce zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym przejmie zespół szkolno-przedszkolny w Strojcu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Praszki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I ponownie proszę o koncentrację. Kolejność zadawania pytań moich jest taka sama. To jest za, więc podnosimy, kiedy chcemy zlikwidować. Przypominam tylko, żeby nie było jakiegoś niepotrzebnego błędu. To jest przeciw, czyli ci, którzy chcą, aby został tam faktyczny. Wiemy, że mamy trochę sytuację odmienną, bo wiemy, że doszło do likwidacji szkoły w Wierzbiu. I trzecie pytanie, kto się oczywiście wstrzymuje. A więc pytam, kto jest za tym, aby tekst przedstawionej uchwały wszedł w życie? Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 7. Kto jest? 7. 7, tak? Dokładnie policzone. Kto jest przeciwny? 4. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów, a więc również jak w poprzedniej uchwale doszło do przegłosowania tej uchwały, a więc do likwidacji publicznej szkoły podstawowej w Ganie.